Witajcie, cześć, dzień dobry. Film powstaje na waszą prośbę. Zadajcie mi niekiedy pytania, czy Kia Ceed, taki pojazd, warto zakupić. Przed nami pojazd z silnikiem dwulitrowym, 140 koni z 2008 roku. Tak wygląda kubatura, jeśli chodzi o kwestie pojemności bagażnika. Bagażnik jest naprawdę obszerny, jest to pojazd generalnie, bym powiedział, bardziej rodzinny. Blacharka jak na 2008 rok naprawdę jest godna uwagi. Tego miejsca z tyłu jest również dużo. Także tutaj nie musimy się martwić. Już pominę kwestię, że po rozłożeniu tych siedzeń naprawdę tego miejsca jest dużo. Pojazdy już posiadają 4 szyby elektryczne, klimatyzację. Kierownica skórzana. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o kwestie wyposażenia. Czy taki pojazd jest awaryjny? Słuchajcie, no w każdym pojeździe może się coś zdarzyć. To jest tylko mechanika. Natomiast zasada zawsze była, jest i będzie. Jak się dba, tak się ma. Generalnie taki pojazd ma skrzynię sześciobiegową, jeżeli z rozsądkiem jest użytkowana. No to takim pojazdem sobie pojeździmy długo. Dobra, przechodzimy pod maskę. Co tu mamy pod maską? No, nic ciekawego. Pod maską mamy silnik, skrzynię, akumulator. Tak to wygląda w eksploatacji na co dzień. Także jeżeli będziecie potrzebowali jakieś informacji, co związane jest z tego typu pojazdem, bardzo chętnie odpowiem na pytania. A jak się zdarzy ktoś, kto będzie chciał taki samochód nabyć, no to się dogadamy również, nie ma problemu z mojej strony. Jestem ugodowy. Generalnie pojazd ja mam zadbany, tutaj się nie muszę martwić. Bo tak jak widzicie, to co prezentuję wam zawsze na filmach, to wszystko musi wyglądać. Czasem są gdzieś jakieś rzeczy pobrudzone, bo niestety no to jest w ciągu eksploatacji, pojazd jest jeżdżony. Ale u mnie jest osobiście niedopuszczalne, żeby gdzieś jakiekolwiek wycieki oleju były. Co już przeglądaliście niekiedy na filmie, który pokazywałem, jak wygląda mój pojazd od dołu. Mimo rocznika 2008. Tak to właśnie wygląda. Dobra, jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Jak będziecie coś potrzebowali, to będę wam starał się pomóc. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.